Trwająca obecnie debata pokazuje, że mamy w Polsce poważny i systemowy problem z ukrywaniem przestępstw pedofilskich. Jedna z mowa milczenia dotyczy osób duchownych, które dopuściły się rzeczy najobrzydliwszej, krzywdzenia dzieci i które nie stają przed obliczem wymiaru sprawiedliwości w wyniku świadomych działań konkretnych osób, które zapobiegają temu, żeby wymiar sprawiedliwości działał skutecznie i żeby osoby, które dopuściły się krzywdzenia dzieci, trafiały do więzienia. Z drugiej strony mamy zmowę milczenia osób osadzonych wysoko w elicie społecznej, należących do elit kulturalnych czy artystycznych, tak zwanych celebrytów. To, czego się domagamy, to rzucenie jasnego słupa światła, jak dzisiaj słońce nam pięknie świeci, tak i wszystkie te sprawy, o których mówią chociażby filmy zaprezentowane w ostatnich tygodniach, muszą być wyjaśnione w pełnej przejrzystości. Czy to są duchowni, czy to są księża, czy biskupi, czy celebryci, czy prokuratorzy, oni wszyscy muszą odpowiedzieć za to, że ukrywają albo że uczestniczą w ohydnych przestępstwach. Wszyscy muszą odpowiedzieć. Nie może być tolerancji dla żadnego rodzaju tego typu przestępstw, ponieważ są to zbrodnie. Zarówno przestępstwa krzywdzenia dzieci w obszarze seksualności, jak również pomoc do ukrywania tego. Aktywne współdziałanie w paraliżowaniu działań wymiaru sprawiedliwości. To są kary, które w perspektywie polskiego kodeksu karnego są zbrodniami. I chciałem w tym miejscu zwrócić się zwłaszcza do Kościoła. Jako świecki katolik, który ze zgrozą obserwuje obecny od kilku dekad rozkład doktryny i dyscypliny w Kościele, apeluje o to, żeby Kościół się trochę obudził, żeby nie szedł drogą rozkładu wewnętrznego, który obserwujemy w chrześcijaństwie zachodnim. To jest czas na refleksję, to jest czas na działanie również katolików świeckich. Mamy poważny problem z wyegzekwowaniem prawa w tych obszarach. Niestety, wiodące partie polityczne zawodzą. Prawo i Sprawiedliwość odesłało projekt Stop Pedofilii do Komisji Sejmowej, w której to Komisji Sejmowej ten projekt mrozi się nie wiadomo na jak długo. Z kolei tak zwana opozycja totalna zajmuje się rozwadnianiem tematu. Dla przykładu, kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski w swojej publicznej wypowiedzi zajmował się relatywizowaniem odpowiedzialności za gwałt popełniony na dziecku. Przypomnijmy jego własną wypowiedź. O Romanie Polańskim, sprawcy gwałtu na dziecku, mówił: położył olbrzymie zasługi, jeśli chodzi o polską kulturę. W związku z tym rozumiem, że można tutaj mieć problem z podjęciem jednoznacznej decyzji. Proszę Państwa, to, że ktoś położył duże zasługi na obszarze takim czy innym, nie jest żadnym powodem do tego, żeby mieć problem z podjęciem decyzji co do tego, czy wymiar sprawiedliwości ma działać, czy ma pozostać bierny. Nie ma naszej zgody na żadną zmowę elit, niezależnie czy będą to elity duchowne czy świeckie. Dlatego cieszę się na przykład z inicjatywy Ordo Iuris, które będzie ścigać będzie tych, którzy są winni przestępstw pedofilskich. Niezależnie od tego, tak jak już mówił nasz kandydat Krzysztof Bosak, gdzie w strukturze społecznej się znajdują. Czas raz na zawsze rozprawić się z tęczową mafią wewnątrz Kościoła również, bo ona jest realnie obecna i niestety również te działania są pochodną jej obecności w Kościele i wzywamy hierarchów do odwagi, jasnego stanowiska i przywrócenia tradycyjnej dyscypliny w ramach Kościoła. Musimy działać, dlatego przedstawiamy projekt zmiany kodeksu karnego. Oto projekt ustawy. Dzięki temu projektowi kara za zapobieganie ujęciu sprawców, zapobieganie pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców przestępstw pedofilskich zostanie podniesiona z obecnych lat 3 do lat 10. To właściwa kara za umożliwienie tym drapieżnikom, tym właśnie sprawcom zbrodni, aby krzywdzili kolejne dzieci. Kilku lat obserwujemy również masową promocję dewiacji seksualnej w przestrzeni publicznej. Obserwujemy tęczowe piątki w polskich szkołach, do polskich szkół wprowadzani są seksedukatorzy, którzy tak naprawdę z prawdziwą edukacją seksualną nie mają nic wspólnego. To jest po prostu seksualizacja polskich dzieci.
osoby, które pomagają do ukrywania przestępstw pedofilskich, muszą po prostu bać się tego, że staną przed sądem i wiele lat spędzą w więzieniu. Jeżeli nie będzie takiego strachu, to ten proceder, ta zmowa elit, z którą mamy w tej chwili do czynienia, będzie trwać. Nie zgadzamy się na te zasady, które wprowadza ofensywa lobby LGBT właśnie za pomocą tych wszystkich strategii. Mam tutaj przede wszystkim na myśli Światową Organizację Zdrowia, która w swojej strategii dotyczącej edukacji seksualnej wpisała taki zapis, że dzieci w wieku przedszkolnym, a dokładnie dziecko między 4 a 6 rokiem życia, powinno czerpać przyjemność z masturbacji. Niestety, takie treści nie są odpowiednie dla tak małych dzieci, to znaczy rozbudzanie seksualne zbyt wcześnie, a także zbyt wcześnie, to w ogóle jest niedopuszczalne, żeby takie treści pojawiały się w przedszkolach, ale niedostosowanie treści, niedostosowanie tematyki do wieku dziecka, to jest właśnie to, co próbują nam tutaj przeforsować międzynarodowe organizacje. My się na to nie zgadzamy, my będziemy przeciwko temu protestować i między innymi po to jest również ten projekt ustawy. Nigdy nie będzie mojej zgody jako prezydenta, aby ktokolwiek unikał odpowiedzialności za przestępstwa, które popełnił, tylko dlatego, że piastuje wysoką pozycję społeczną. Niezależnie od tego, w jakim obszarze społeczeństwa jest uplasowany, jaką pełni rolę zawodową czy społeczną. Tutaj państwo musi działać bardzo, bardzo jednoznacznie.